Dobry wieczór, witajcie. Tu pozytywna dyscyplina, fanpage ogromnego ruchu edukatorsko-rodzicielskiego, którego celem jest takie wychowywanie w wartościach, wychowywanie z patrzeniem w przyszłość, wychowywanie o skutkach długofalowych, wychowywanie, którego taką esencją jest bycie w relacji z dzieckiem i to, jak to robić, żeby tą relację podtrzymywać, żeby ta relacja mogła funkcjonować, być coraz silniejsza, nie mijać z wiekiem. Cieszę się, że powolutku tutaj przybywacie. Widzę też w ikonkach oglądających gości, znajomych. Dobry wieczór. Ja za chwilę się przedstawię, a Was poproszę o to, żebyście spróbowali najpierw napisać mi, skąd jesteście. To wtedy troszkę pozwoli mi taką mapę stworzyć kontaktu, tak? Z kim ja tutaj się dzisiaj widzę. Dobry wieczór, Ewelina, dobry wieczór, Justyna. Mam wrażenie, że część z Was już znam z poprzednich live'ów na stronach Pozytywnej Dyscypliny. Cześć, Doroto. Ja nazywam się, jejku, jak Was tutaj przybywa intensywnie, bardzo się cieszę, że jesteście. Ja nazywam się Danusia Kuźnik, jestem edukatorem pozytywnej dyscypliny dla rodziców, jestem mamą czwórki dzieci i to jest, bardzo lubię o tym mówić, to jest zwykle taki mandat, który mam, czyli coś, co pozwala mi stawać przed rodzicami i opowiadać im o różnych Gliwicy. Super. Witam Gliwice. I opowiadać im o różnych doświadczeniach związanych z wychowywaniem dzieci jako praktyk, a nie jako teoretyk. Oczywiście z poziomu teoretyka przeczytałam parę książek dotyczących wychowywania dzieci. Byłam na paru kursach, które dostarczyły mi ogromnej ilości wiedzy, ale myślę sobie, że jeśli ktoś ćwiczy to u siebie, czy ćwiczy to na sobie, to zdecydowanie to jest znacznie bardziej praktyczne i znacznie bardziej takie autentyczne. Dzisiaj spotykamy się tutaj w takim obszarze związanym z seksualnością dziecka. Jakoś ostatnio ten temat jest mi bardzo bliski, z Lublińca, czyli z okolic właściwie. Za chwilkę będę o tym opowiadać. Ja jestem z Częstochowy, tutaj generalnie pracuję w przedszkolu, pracuję jako logopeda w centrum stomatologicznym, ale coś, co ostatnio, przez kilka ostatnich lat pochłania mnie bardzo, bardzo intensywnie, to jest kwestia szkoleń i warsztatów dla rodziców. Moi drodzy, dzisiaj spotykamy się, czyli widzę, że Gliwice. Dzisiaj spotykamy się w tym temacie seksualności. Jest Was, widzę tutaj, że w tej chwili jest 20 parę osób. Takie spotkania wnoszą więcej w nasze życie. Wiadomo, że najwięcej wnoszą te, kiedy widzimy się twarzą w twarz. W tych czasach jest to coraz trudniejsze, ale takie spotkania wnoszą w nasze życie więcej, jeśli jakaś drobna aktywność jest również po Waszej stronie. Zdaję sobie z tego sprawę, bo sama tego tak to robię podobnie, że pewnie słuchacie między kładzeniem dzieci spać, a robieniem jeszcze jakiejś pracy na jutro, być może ktoś jest na spacerze i sobie przy okazji włączył, ale bardzo, bardzo chciałabym Was poprosić teraz o jedno zdanie, takiego rodzaju komentarza do tego, czy to jest temat, który kiedykolwiek spowodował trudność w Waszej komunikacji z dzieckiem. Lub czy sami w komunikacji z Waszymi rodzicami doświadczaliście trudności w obszarze rozmów na temat seksualności. Czyli jakie macie wspomnienia, jakie macie doświadczenia, jakie mieliście plany co do swojego bycia rodzicem w tym obszarze. Tak? To bardzo bym Was prosiła o taki rodzaj sygnału z Waszej strony. Seksualność, dziecko, komunikacja. Jakie macie doświadczenia? Proste, trudne, bo być może to, że to jest kłopotliwe, że to jest trudne, że to jest krępujące, to jest tylko jakiś rodzaj mitu. Być może wszyscy, jak tu jesteśmy, mamy na ten temat luz,
flow i w ogóle o czym my tu mówimy, tak? Dlaczego nie poświęcamy uwagi, nie wiem, sprzątaniu skarpet za łóżek, tylko kwestią związaną z seksem. Przecież każdy umie o tym gadać. Nikt nie ma z tym żadnego problemu, w ogóle dajcie spokój. Dajcie znać, jak to macie. W międzyczasie, kiedy będę czekać uprzejmie na Wasze odpowiedzi, na kilka chociaż takich reakcji z Waszej strony, chciałam podkreślić coś, co się dzieje teraz w środowisku pozytywnej dyscypliny, zanim wrócę do naszej seksualności tutaj. Mianowicie podkreślić to, że kończymy przedsprzedaż fantastycznej gry Memo Emo. Jeśli ktoś zastanawia się, jak wprowadzać emocje w życie dzieci, czy to są dzieci domowe, czy to są dzieci na przykład szkolne, czy przedszkolne, to macie gotową, świeżuteńką pomoc, nad którą Zespół Pozytywnej Dyscypliny pracował w ostatnim czasie i ona jest właśnie teraz w przedsprzedaży, więc jakby ktoś się jeszcze zastanawiał, czego mu brakuje na półeczce z aktywnościami dla dzieci, to być może tego i jakoś do tego Was odsyłam. No widzę, że żywiołowo reagujecie, doprawdy żywiołowo reagujecie, więc jadę z tym, co przygotowałam. W komentarzach pod informacją o tym, że dzisiejsze pogotowie się odbędzie, ktoś zapytał, czy jeśli jest się matką 10-latka, lekko taką sfalstartowaną w tym temacie, to czy to spotkanie jest okej, czy jest nie okej? Jest okej. Postaram się dzisiaj opowiedzieć Wam o różnych kwestiach związanych z byciem przy dziecku w tym obszarze. W dużej mierze poświęcę ten czas na młodsze dzieci, ale mam też przed sobą przygotowany tutaj materiał dotyczący bycia z nastolatkiem czy ze starszym dzieckiem niż te dzieci przedszkolne czy wczesnoszkolne, ponieważ tu rzeczywiście temat zaczyna nabierać rumieńców, tak? Rzeczywiście zaczynamy funkcjonować zupełnie inaczej. Wspomnę też, jeśli macie pytania, bo jest to pogotowie, taki SOR rodzicielski, jeśli macie pytania, to piszcie, być może spróbuję je wyłapać tutaj i spróbuję odpowiedzieć na nie, jeśli tylko będę potrafiła i będę miała taką możliwość. No dobrze. Jedziemy. W zaproszeniu tutaj będę sobie czasem podpowiadać, mam tutaj trzy komputery otwarte, żeby mieć różne rzeczy pod ręką od razu. Ewelina pisze, temat krępujący, tak byłam wychowana. Jako dziecko chciałam bardziej uświadomić, jestem tu po to, aby się dowiedzieć. No to rozumiem, że Ewelina prawdopodobnie wyrażasz takie doświadczenie wielu z nas tu obecnych, że doświadczenie, Ola pisze, że doświadczenie tego, że to jest temat tabu, temat krępujący, temat taki trochę prześmieszny, ironiczny, w takich sardonicznych, takich dosadnych żartach dorosłych, w tym wielu z nas wyrastało. Dostawaliśmy informacje, żeby się nie interesować, bo to nie dla nas temat. Patrzcie, jaka ciekawska, no takie rzeczy dla dorosłych. Dostawaliśmy takie podpuszczające informacje, zapytaj kogoś tam. Nie wiem, księdza na religii, ciotkę Helenę. Wiadomo, że chodzi o to, żeby zrobiła się poruchawka taka na ten temat. Że nikt nie przejmował się tym, że mogliśmy słuchać takich sprośnych żartów na tak zwanych imieninach u cioci, ale kiedy padało pytanie o treść tych żartów, no to właśnie były chichy, śmichy, był taki rodzaj mrugania do siebie. No, ewidentnie dorośli z jednej strony byli bardzo mocno skrępowani tym pytaniem, bo zobaczcie, te sprośne żarty, one też przykrywają rodzaj skrępowania, tak? Taki rodzaj zawstydzenia, że trudno o tym mówić wprost. Ale, czyli było takie chichy, śmichy, a z drugiej strony dostawaliśmy wtedy taką informację, aha, kwestia seksu czy seksualności, no tego czegoś, o czym oni rozmawiają, to jest temat taki zaklęty, to jest taki temat
za zasłonami, w ciemności, najlepiej o tym nie opowiadać, tak? Ewelina pisze, brawo to było jedyne źródło informacji, tak, brawo, nie wiem, popcorn, mój pierwszy raz i tym podobne źródła informacji, ale też nie tylko myślę sobie, bo źródłem informacji były toalety, tak, w łazienkach, boiska, podwórka, nie wiem, winkle przy blokach, gdzie dostawaliśmy informacje, których nie dostawaliśmy od rodziców. Ja sobie myślę dzisiaj, i ona pisze, żałuję, że nie mogę... Okej, okay. Żałuję, że, które dzisiaj chcielibyśmy z perspektywy tamtego czasu, wiemy o tym, że chcielibyśmy naszym dzieciom pokazać inaczej. No ale jest to bardzo trudne, jeśli... Znaczy nie, że niemożliwe, tak? Jasne, ale żebyśmy też mieli jasność, skąd wynika nasze skrępowanie. Z tego, że sfera seksualności jest sferą okrytą tabu. I ostatnio mówiłam u edukatorki Agnieszki Semeniuk o tym, że z jednej strony cała przestrzeń społeczna, taka publiczna, jest wypełniona seksualnością. Są ubrane albo wręcz nieubrane dziewczyny, kobiety. Są mężczyźni, którzy w bardzo określony sposób traktują kobiety lub są traktowani przez kobiety. Jest bardzo dużo tego tematu seksualności w tej przestrzeni. A z drugiej strony, czyli nasze dziecko jest jakby tym atakowane, a z drugiej strony niewielu z nas ma taką możliwość, żeby tak wprost być w kontakcie z tym, z tą swoją seksualnością po to, żeby móc ją potem przekazywać dziecku. I trochę to jest taki rodzaj dysonansu, trochę rozdarcia kulturowego, socjologicznego, ale też bardzo mocno w przeżyciu i w doświadczeniu każdego z nas. I teraz wspomnę tutaj o tym, ponieważ dlaczego ja się w ogóle zajmuję tą tematyką seksualności? Mój mąż się śmieje, do czego to doszło, że zaczęłaś się wypowiadać na tematy seksualne? No właśnie do tego chyba doszło. My mamy troje prawie dorosłych dzieci, to znaczy w większości już dorosłych i bardzo często te tematy seksualne istnieją w przestrzeni naszego domu. Właściwie to śmiejemy się czasem, że nie ma dnia, nie ma kolacji, bo jest takim miejscem spotkań i mamy kolację. Nie ma takiej kolacji, gdzie by ta seksualność, temat związany z seksem, z ciałem, z fizycznością, z byciem ze sobą, z chodzeniem, z seksem i tak dalej, on się jakoś nie pojawił. Ale myślę sobie, zobaczcie, z jakiegoś powodu o szkole rozmawiamy wciąż, jeszcze przeczytam, żeby mi nie umknęły Wasze komentarze, bo one często są bardzo cenne. Kasia pisze, mnie w te tematy wprowadzał tata, gdy zadawałam pytania, nigdy nie był skrępowany. Zresztą pierwsze biustonosze też nam tata kupował, mama jakoś nie potrafiła. Tadam! Bardzo ładnie piszesz, Kasia, o tym, że to nie jest taki prosty podział, że to wcale nie jest tak, że mama musi się zajmować dziewczynkami, a tata musi się zajmować chłopcami. Ważne, żeby ktoś się zajmował. Tak? Ważne, żeby to nie było tak, że przerzucamy to na kogoś lub towarzyszy nam taka filozofia, jakoś to będzie. Tak? Wracam do naszych dzieci. Nasze dzieci nie mają kłopotu z rozmawianiem z nami na tematy związane z seksualnością, nie mają problemu z zadawaniem pytań, nie mają problemu z wątpliwościami. Jak wytłumaczyć dziecku trzylatkowi, że w pewnych miejscach nie można go nikt dotykać i dotknąć, czy to jego intymność? Super, Ewelina, dziękuję. Najprościej, jak się da, to są szczególne miejsca. Zobaczcie, że nawet mamy odpowiedni rodzaj ubrania do chronienia tych miejsc, tak? Że mamy, którym jest bielizna, że mamy majtki, które chronią pupę, psi, siusiaka, czy jak to tam nazwiecie, za chwilę też wrócę do tych nazw, tak? Do tej nomenklatury, że mamy stanik biustonosz, który chroni piersi, czyli to jest tak ważne miejsce, które potem jest związane z tym, że będę mamą lub tatą, albo że jestem chłopcem czy dziewczynką i że ono wymaga bardzo szczególnej ochrony i właśnie jest to takie miejsce, gdzie nikt poza mamą i tatą w sytuacjach higienicznych i panią doktor czy panem doktorem w obecności mamy nie ma prawa mnie tam dotknąć, tak? I proste. Tyle, na razie bym zostawiła tyle. Upewniłabym się, że dziecko rozumie i zostawiłabym to na ten moment, podkreślając właśnie ten rodzaj intymności, takiej własności tych miejsc, że one należą do mnie i są specjalnie nawet
nawet specjalnie ubierane, tak, że ich, że one muszą być jakoś specjalnie zadbane nawet w tej kwestii związanej z garderobą. Wykorzystaliśmy ten rodzaj inspiracji ze strony naszych dzieci, które mówiły o tym, że dobrze się nas słucha, że nie ma kłopotu, nie ma bariery tutaj w zadawaniu pytań, i wykorzystaliśmy też czas pandemii, tego zamknięcia pierwszego, wiosennego, na to, żeby przygotować bardzo potężne narzędzie, jakim jest kurs dla rodzica, taki online'owy, o seksualności dziecka. To jest prawie 10 godzin nagrań. On jest do nabycia na naszej stronie www.kuzniki.pl. Ja potem wrzucę tutaj w komentarzach link do tego miejsca. Ale coś, co było dla mnie czymś ogromnie budującym w tej pracy nad tym kursem, to było to, że ja sobie uświadomiłam, że jeśli ja czegoś nie mam, albo jeśli ja na temat swojego ciała, swojej seksualności, swojej fizyczności, swoich potrzeb myślę źle, myślę z niechęcią, myślę z jakimś obrzydzeniem, myślę, że ze wstrętem, z takim absolutnym brakiem akceptacji, to jeśli ja nie lubię swojego ciała i wszem i wobec o tym mówię, nie wiem, że jestem za gruba, za chuda, że mam za dużo zmarszczek, że tu mi zwisa, tam mi, nie wiem, jest za bardzo naciągnięte, że tu mam krzywo, a tu mam za prosto. Jeśli stale obowiązuje taka narracja, to ja taką narrację przekazuję swojemu dziecku. I ono nawet jak jeszcze nie rozumie, to ono łapie, aha, czyli z tego ciała to trzeba być niezadowolonym, to trzeba mieć stale wąty. No to zobaczcie, jak ja mam niezadowolenie ze swojej fizyczności, to bardzo trudno będzie mi przeżywać satysfakcję w akcie seksualnym. Jak mi to będzie trudno przeżywać i mieć z tego jakąś sporą radość, nie mówię o takiej, tak, to bardzo trudno mi będzie mówić z dzieckiem i mówić mu, że to jest świetne, że to jest super, że to jest coś, wow, to jest jedna z fajniejszych rzeczy, którą mogą robić dorośli ludzie. No bo ja sama mam tak, tak? Więc to w pracy nad tym kursem mi pokazało, że w przestrzeni seksualności, w tym, żeby towarzyszyć dziecku w rozwoju tego obszaru, my musimy wykonać bardzo dużą pracę też nad sobą. I w tym jest dużo nadziei według mnie. Bo jeżeli tylko mogę nad czymś wykonać pracę, to znaczy, że mnie to posuwa do przodu. To znaczy, że mogę coś zyskać. To znaczy, że mogę, nie wiem, poszerzyć swój horyzont. Skoro go poszerzę, to mam wartość dodaną. Jak mam tę wartość, to mogę ją pokazywać dzieciom. I dlatego jakoś też zapraszam Was do zerknięcia do tego kursu, bo być może on może popchnąć nasze myślenie o tej sferze i to ułatwić ten rodzaj towarzyszenia dzieciom. No i teraz tak, zaczynam, tak spróbuję szybciutko przebiec te różne rzeczy, chyba że pojawią Wam się jakieś pytania, to będę próbować na nie na bieżąco tutaj odpowiadać. Pierwsze, od czego się zaczyna, to od tego, jak reagujesz na wiadomość, że jesteś w ciąży. Ale też w jaki sposób to dziecko się zaczyna, poczyna. W jaki sposób przebiegał ten akt. W jaki sposób przebiegało to współżycie. W jaki sposób przeżywasz ciążę. Bo to ma znaczenie, czy dziecko od początku jest przyjęte. Nie chodzi o to, że ma nie być zaskoczeń. Wiemy o tym, że często te zaskoczenia się pojawiają w sytuacji pojawienia się dziecka, czy informacja o tym, że pojawia się dziecko. Ale o to, czy to dziecko jest przyjęte. Bo jeśli ono jest przyjęte tutaj, mentalnie, czyli też w sercu jest przyjęte, to oznacza, że jak ono się już urodzi, to my jego ciało przyjmiemy z zachwytem, tak, że już mu pokażemy swoją reakcją, akceptację. Pokażemy mu, że jest przyjęte, że jest ważne, że ma znaczenie, że na nie czekaliśmy. To, o czym się mówi w pozytywnej dyscyplinie, czyli o tym, że każdy człowiek ma potrzebę bycia w relacji, w przynależności, ma potrzebę bycia kimś znaczącym, to nie jest tak, że to się zaczyna od trzylatka. To się zaczyna od tych pierwszych uderzeń serca. Okej, okay, niech będzie, to się zaczyna od tych pierwszych momentów, kiedy weźmiecie dziecko w ręce. Wtedy zaczyna się budowanie poczucia przynależności i znaczenia. To ma znaczenie, jak wychowujemy dziecko w tym pierwszym okresie. Paradoksalnie dla jego seksualności. Paradoksalnie ono nam jeszcze nie zadaje
mamo, tato, skąd się wziąłem, tak? Ono po prostu ma, nie wiem, 3-4 miesiące i płacze, i kwili. No i teraz zobaczcie, były takie lata w historii, no nie wiem jak to powiedzieć, rodzicielstwa, kiedy mówiono nam, że dziecko powinno płakać, aż się wypłacze, bo wtedy płuca wzmocni, żeby nie nosić, bo się rozpuści, rozbestwi, tam rozdziaduje, będzie potem całe życie trzeba będzie nosić. I tak dalej, i tak dalej. Czyli taki, że karmi się co 3 godziny, a nie wtedy, co jest, czy jest głodne, czy nie. To jest taki zimny, taki, nie wiem jak to powiedzieć, taki chłodny chów, taki bardzo ustrukturyzowany, pokazuje na poziomie podświadomym taką informację. Dziecku, ty i twoje potrzeby są nieważne dla świata, którym jest rodzic w tym okresie. Mama czy tata, ta osoba znacząca. Ja nie będę cię przytulać, kiedy ty płaczesz, bo ja zdecydowałam, że ty będziesz wzmacniał teraz płuca. W dodatku, jak popłaczesz pół godziny i potem zaśniesz, to rodzic miewał wtedy takie myślenie, no, prawda, tak, popłakał i przestało. Przestał płakać, jest święty spokój. Czyli to jest sposób. Ale to jest sposób, który sprawia, że to dziecko śpi porzucone. Śpi w opuszczeniu. I śpi w takim budowanym powolutku przekonaniu, nie mam znaczenia i ważności, bo ważny jest czyjś zegarek, który mówi, nie, to jeszcze nie jest ta godzina na karmienie. Popłacz sobie, nic ci się nie stanie. Za pół godziny będzie karmienie. Czyli zobaczcie, to, ten sposób przyjęcia niemowlaka, noworodka, jest też jakimś wyrażeniem na temat jego fizyczności, cielesności, potrzeb, na temat tego, jaki jest, tak? Bo my przecież nie dzielimy człowieka. To nie jest tak, że przodem idzie mój umysł, a z tyłu idzie moje ciało, tak? A po prawej towarzyszy mój dobry humor, a po lewej tężyzna fizyczna, tak? To nie jest tak. My po prostu idziemy razem, tak? Znaczy, jako całość idziemy. Stąd ten maluch, to niemowlę, ten noworodek, ono przez nasze reakcje już nasiąka sposobem myślenia o swojej fizyczności, sposobem odbierania siebie w opozycji, w kontakcie ze światem. Już napełnia się myśleniem o tym, czy potrzeby można wyrażać, czy nie. Czy masz prawo je wyrażać, czy wręcz przeciwnie. Tak? Czyli to mamy ten początek bycia naszego dziecka. Ewelina pisze, moje dziecko pyta, jak ogląda zdjęcia mojej męża z dawnych lat. Mamo, a gdzie ja byłem? Czasami nie wiem, co powiedzieć. No, rozumiem, że warto sobie to przemyśleć. Ludzie, osoby, które są wierzące, mogą zawsze odnosić się do jakiegoś rodzaju opatrzności, do myślenia o opatrzności, do pojęć związanych z religią. Jeśli ktoś jest niewierzący, to rozumiem, że znajduje jakieś swoje określenie, gdzie mógł być, tak? Gdzie mógł czekać na to, aż znajdzie się u nas. I rozumiem, że no, jakoś myślicie o tym. No to znajdźcie odpowiedź według Was i tej odpowiedzi udzielcie swojemu dziecku. Myślę sobie, że nie jest dobrze udzielać jakiejś zmyślonej, tak, odpowiedzi. I tutaj przeskakujemy kawałeczek dalej, bo wiecie, to jest coś, o czym my mówiliśmy 10 godzin na naszym kursie. Nie będę Was tyle trzymać, bo musielibyśmy sobie tutaj zrobić kołdry, kakao, poduszki pod głowę, dyżury, kto słucha, kto idzie spać i tak dalej. Więc jakby no nie będę mówić przez 10 godzin. Ale przeskakujemy na tą kwestię, kiedy dziecko pyta, mamo, skąd się wziąłem? Czy tato, skąd się wziąłem? I na ten żartobliwy komunikat, taki stereotypowy komunikat rodziców, mam nadzieję, że już nie Was, ale taki, który my słyszeliśmy. Że tam bocian Cię przyniósł, że w kapuście Ci znaleźliśmy, że nie wiem, w sklepie kupiliśmy. I ja nie będę tego tutaj, wiecie, dyskredytować. Mam nadzieję, że to brzmi na tyle absurdalnie, że każdy sobie to tam samodzielnie wyśmiał. Ale chciałabym pokazać Wam, co się kryje pod spodem. Pod spodem informacji o tym, że przyniósł Cię bocian lub znalazłam Cię w kapuście, kryje się przekaz, to był przypadek. Czujecie to? To był przypadek, że Cię tam znalazłam. Bo dziecko sobie może zadać takie pytanie, kurde, a jakby mnie, jak ona by mnie nie znalazła? Albo jakby ten bocian mnie upuścił i by mi zrobił krzywdę? Przecież to było niebezpieczne. Czyli kryje się w tym takim żartobliwym,
bajkowym trochę przedszkolnej, takiej przedszkolnej informacji, skąd się wziąłem, kryje się i kapusta i bocian, albo pan listonosz, albo nie wiem, sklep z dziećmi, kryje się taka informacja o tym, to był przypadek, czyli to nie było wcale takie pewne, że ja jestem tu, gdzie jestem. To mogłam tu nie być. Zobaczcie, jak to bardzo uderza od razu w poczucie bezpieczeństwa. I takie przekonanie dziecka, jestem chciany, czekany, przyjęty, byłem ważny, to chodziło o mnie wszystkim, oni się ucieszyli, że to ja, bo mogli znaleźć kogoś innego. Także ta więź, która jest między dzieckiem a rodzicami, ona jest bardzo mocno taka uszkadzana przez takie żartobliwe komunikaty. Dlatego warto, jakby wrzucam Wam tutaj taką dygresję kapuścianą, żebyśmy wiedzieli o tym, że nie żartujemy z tego. Znaczy, to nie chodzi o to, że mamy być śmiertelnie poważni, ale nie żartujemy w taki sposób, bo przecież to nieprawda, że znaleźliśmy dziecko w kapuście, więc czemu chcemy mu opowiadać o tym, że to jest właśnie w ten sposób się dokonało. Kolejny taki kawałek, to znaczy kiedy, na przykład takie pada pytanie, kiedy zacząć o tym mówić? Kiedy zacząć o tym z dzieckiem rozmawiać? Czyli czy urządzać takie rozmowy, chodź synu, teraz opowiem Ci o tym, co to znaczy, skąd się biorą dzieci. I teraz, co ja mogę Wam na ten temat powiedzieć? Trzeba patrzeć na dziecko i trzeba je słuchać, bo kiedy ono zadaje zwykle w okolicach trzeciego roku, dokładnie tak, Ewelina, rodzice bardzo się kochają i z miłości naszej powstałeś ty. Dokładnie tak. Jest to jedno ze zdań, które pokazuje dziecku miejsce, jego miejsce pośrodku ogromnej miłości dwojga ludzi, która jest taka wielka, że może z tego powstać człowiek. No szok po prostu. Niesamowite. I to pokazuje, jaki jestem ważny. Rozumiecie, jak ja mam w sobie, wow, to tak bardzo się kochali, że aż ja jestem. Niesamowite. Że zobaczcie, że można tak, tak? Można poszukać jakichś innych określeń, ale coś, co się robi czasem w rodzicach, dlatego my myślimy, że to jest krępujący temat, to to, że jak dziecko zadaje pytanie, mamo, co to jest seks, albo tam, tato, skąd się wziąłem, skąd się biorą dzieci, to nam się od razu uruchamia cały podręcznik biologii, fizjologii i anatomii i my już widzimy wszystko, co temu dziecku w tym temacie trzeba opowiedzieć. Otóż nie. Można wypuścić powietrze. No, to znaczy, warto się przygotować, warto mieć dane, nazwy, nie wiem, jakieś książeczki i tak dalej, ale nie wszystko, naprawdę malutkimi kawałeczkami. Kiedy dziecko pyta, co to jest seks, no to odpowiadamy jednym zdaniem, tak jak o tym myślicie, nie wiem, to miłość dwojga ludzi, to kiedy mama z tatą się przytulają, to co to jest, skąd się biorą dzieci? No właśnie z miłości mamy i taty. Nie wiem, z tego, jak się mama i tata przytulają i wtedy z tej miłości powstaje dziecko. Jakkolwiek, ale krótko, tak? Bo zwykle to jest tak, że dziecku na początku to wystarczy. Ono tam potem mieli i przychodzi i pyta, no dobrze, ale co to znaczy, że oni się tak przytulają? Czy jak ja będę przytulał swoją siostrę Basię, to z tej miłości też może być dziecko? Okej, okay. Mamy wtedy taki kawałek, że czas na doprecyzowanie, że to nie może być siostra, czyli że trzeba sobie kogoś znaleźć. No to, a jak ja bym, mamo, znalazł Ciebie, to czy Ty byś mogła być moją żoną? Klasyczna kwestia syndromu edypalnego, o którym warto poczytać, bo jest czymś niesamowitym, co pokazuje, pokazuje nam też, że nasze dzieci się dobrze rozwijają. Te momenty, kiedy macie oświadczyny od syna albo oświadczyny od córki, no to dalej musimy powiedzieć, wiesz, to nie może być mama, bo ja już mam męża, tak, to jest twój tata. Czyli musisz sobie znaleźć kogoś innego. No to może być smutne, no sami powiedzcie. Znalazłam sobie taką fajną babkę jak moja mama. A tu się okazuje, że ona zajęta jest, tak, przez tatę. No to teraz muszę zacząć być fajnym chłopakiem, żebym mógł sobie znaleźć fajną dziewczynę, albo kiedyś zabrać mu tę mamę. I to się naprawdę dzieje w naszych dzieciach. To się naprawdę dzieje w podświadomości. A czasami słyszymy takie zabawne teksty. Dajcie znać, może ktoś z Was już usłyszał oświadczyny od swojego syna, czy od swojej córki. To może być nawet bardzo zabawne. Czyli potem za jakiś czas pada kolejne pytanie, ale co to znaczy, że się przytulają? Tak w ubraniach? No i wtedy się dowiadują, że nie w ubraniach, nie, muszą być nago.
Ewelina pisze, mi się wydaje, dzieci zadając pytania czasami mają już odpowiedź na nie. Ja odwracam pytanie i mówię do dziecka, a ty jak myślisz? Dokładnie tak, to jest jedna z technik uczenia dziecka samodzielności, czyli nie dawania mu gotowej odpowiedzi, ale w przypadku tych kwestii związanych z seksualnością warto być tutaj ostrożnym, żeby nie przerzucać tego poszukiwania wiedzy u dziecka, bo ono czasem może jednak nie wiedzieć. Tak? Jak wiemy, że wie, to okej, ale jak mamy takie, skąd on mógłby to wiedzieć? To lepiej podprowadzić, tak, pod to. Okej, idziemy dalej. Że oni, dowiaduje się to dziecko, że muszą być nago. Ojejku, to obrzydliwe jest w ogóle. Fuj, jak to jest... To zajmuje trochę więcej czasu na to, żeby to przetrawić potem. No dobrze, ale potem jest kolejne pytanie. I to zwykle zajmuje czasem parę lat. Nie zawsze, ale czasem zajmuje parę lat. Ale nago? Znaczy nago i co? Jak się to ziarenko od taty znajduje u mamy. No i jak wtedy tłumaczymy akt seksualny, to już mamy takie dziecko, wiecie, nie wiem, 6-7-letnie często. I ono jest też w takim okresie, nazywa się to jest taki moment uśpienia tych kwestii, zaczyna być ten moment uśpienia tych kwestii związanych z seksualnością. I ono jest tak przejęte tą informacją, że potrzebuje bardzo dużo czasu, żeby to gdzieś uwewnętrznić, tak? Żeby uśpić trochę te treści, one są przejmujące dla niego. Ale nigdy nie jest tak, że te tematy pojawiają się na raz. Tak? Nigdy nie jest tak. Warto o tym pamiętać i to nam zdejmuje czasem z barków rodzicielskich taki rodzaj napięcia, tak? Tego, że o Jezus, teraz się zaczyna. I tutaj kojarzy mi się z tym okresem przedszkolnym parę rzeczy. Po pierwsze, warto zadbać o to, żeby dzieci z jednej strony miały takie nazwy domowe, żeby był taki... Ja już słuchałam rodziców, którzy mówili o tym, że mają tylko anatomiczne, okej. Jeśli macie taką decyzję na to, że to będzie w taki sposób, to okej. Ale warto jakby zadbać o to, żeby z jednej strony dzieci posiadały wiedzę na temat tego, że penis to jest penis, a pochwa czy wargi sromowe to są wargi sromowe, a nie tam na dole. Ostatnio słuchałam świetnego podcastu, że nie tam na dole, tylko że to się nazywa, tak to się w określony sposób nazywa. Żeby, ale jakby czymś uroczym i takim intymnym domowo jest też posiadanie takiego swojego słownika, tak? Że mamy, nie wiem, siusiaki, siuraki, siurki, pisie. Możecie tutaj się podzielić ze mną, jakie nomenklatury obowiązują w waszych domach, czy z czego korzystaliście. Ale warto zadbać o ten fizjologiczny słownik, dlatego że to dla rodziców 10 czy 11-latków dzieci w tym obszarze koleżeńskim dowiadują się nazw anatomicznych, nie anatomicznych, nazw penisa takich, jakie by wam często nie przeszły przez gardło, jakich byśmy sobie nie zdawali sprawy z tego, że te nasze grzeczne dzieci, te nasze aniołki takie, one mogą się porozumiewać ze sobą przy pomocy tak często wulgarnych określeń. I żeby była jasność, nie, że dzieci z kiepskich szkół i z kiepskich rodzin, choć nie wiem, jakie to są. Nie. Często bardzo takie wymuskane. Często tacy mili jedynacy używają takich określeń, jak idą obok siebie na chodniku, że uszy więdną. Ciekawe zdarza się, że nie wiedzą, że penis to penis. No chyba, że są po lekcji biologii w czwartej klasie, gdzie tam rzeczywiście ten pierwszy taki systemowy wkład wiedzy jest im podawany, więc jak ktoś chciał, to się być może nauczył. Więc a propos, to słownik, czyli że warto o to zadbać. Kolejną rzeczą jest, pytają o to rodzice często, czy jak kupią książeczkę, która to wyjaśnia, która pokazuje, jak zbudowani są chłopcy, jak zbudowane są dziewczęta, że wszyscy są, że każdy z nas może być różny, że może mieć różne piersi, różne owłosienia, że nie wiem, wzrosty, muskuły i tak dalej, i tak dalej. I ją tak podrzucimy dziecku gdzieś tam w okolicach, to czy to okej? No okej, ale jak podrzucimy i nic, to dajemy taką informację, że to jest taki obszar, z którym musisz sobie poradzić sam. Ja już zrobiłam, co do mnie należało. Kupiłam Ci książkę. Natomiast
Całą resztą musisz się zająć sam. No to pomyślcie, czy to jest fajne być zostawionym w takim kawałku? Czy to jest fajne? Fajne to wiem, że to takie mało literackie słowo, ale czy to jest ok, że ja dostanę książkę i ja okej, no przeczytam, ale mam tyle pytań. Kogo mam o to zapytać, jak nie mamę i tatę? Kogo mam o to zapytać? Koleżankę na podwórku? Kumpla na basenie? Podejrzeć, sprawdzić? Warto, żebyśmy wiedzieli o tym, że ten rodzaj takiej dostarczania wiedzy to jest tylko połowiczna aktywność, tak? Ewelina pisze, nie daje się dziwnych nazw dla narządów płci. Kiedyś przyszła do lekarza 13-latka, z mamą próbowała wytłumaczyć, co było, dziewczynka, a ta cały czas... Jasne, tylko zobacz, Ewelina, mówimy o 13-latce. No to 13-latka już nie posługuje się słowem psi, psia, brzoskwinia czy inne muszelki. Ale jak robi to 4-latka, nie ma w tym niestosowności, tak? Dlatego mówię o tym, że warto zadbać o to, żeby dziecko miało taki przede wszystkim dostęp do tego oficjalnego słownika, wiedzę i rozumienie, ale może mieć też taki rodzaj, nie wiem, wewnętrznego słownika, tak? To i jakby rozumiem, że jeżeli dostarczamy tej wiedzy anatomicznej, to 13-latka, moi drodzy, to jest 6. klasa, to ona już powinna posiadać słownik, którym się posługuje, opisując to, co się jej dzieje w kwestiach dolegliwości, anatomicznie, tak? Że ona nie mówi przecież, że ją boli gardziołko, czy dziubek ją tam boli. Potrafimy nazwać to, co nas boli, tak? Te miejsca. Więc to warto o to zadbać. Za chwilkę mam nadzieję, że uda mi się wskoczyć do tej kwestii nastoletniej. Przechodząc takim szybkim rzutem z tego kawałka małych dzieci. Mówiłam o słowniku, mówiłam o książeczkach. I teraz chciałam jeszcze zwrócić uwagę na zabawy przedszkolne. Bardzo naturalną kwestią jest kwestia związana z zaglądaniem sobie w toalecie, w przedszkolu, na sprawdzanie, jakie mamy majtki, co mamy w tych majtkach, porównywanie, takie pytania dziewcząt dotyczące chłopców, czy im to odpadnie, w sensie chłopcom, czy mi to wyrośnie, no bo ja, dlaczego on to ma, a ja tego nie mam? Wiadomo, że ktoś ma to lepiej niż jak ktoś nie ma, no to czemu mi to nie wyrosło, tak? Że to naturalne, warto tego nie karać, nie śmiewać, nie stygmatyzować, nie przylepiać jakichś takich moralnych kawałków tutaj, ład na ten temat, ponieważ taki rodzaj ciekawości związany z tym, jak jestem zbudowany, jest elementem rozwoju w tym wieku, tak? Ja jak opowiadam o tym często, to mówię o tym, że to jest czas wielkich pytań o budowę świata, o pochodzenie świata. I tak samo jak pytam, skąd się biorą gwiazdy, skąd przylatują bociany, skąd się biorą, nie wiem, kwiaty, pszczoły, jak się robi miód, to tak samo zadaję pytanie, którędy wychodzi dziecko. I nie ma, i to jest tak samo poznawczo ważne pytanie, jak każde inne, tak? Więc warto wiedzieć, szczególnie te zabawy w przedszkolu, te zabawy w lekarza, zabawy w dom, w odgrywaniu ról, kto jest mamą, kto jest tatą, są ważne w przypadku dzieci, które są jedynakami lub w przypadku dzieci, które są jednopłciowe w domu, czyli na przykład, że mamy same dziewczynki, ponieważ one z reguły nie mają wiele okazji, nie powinny mieć, do oglądania męskich narządów płciowych. A w takiej łazience w przedszkolu mogą to zrobić, tak? I to jest odwieczny sposób poznawania się w tym obszarze. Warto o tym wiedzieć. Jeszcze kolejną kwestią, o której chciałabym tu powiedzieć, ale bez rozwijania jej w jakiś taki wielki temat, to jest kwestia masturbacji wczesnodziecięcej. Też o tym, jak o tym mówić. Jest jeden... To zachowania masturbacyjne są często rozwojowe i fizjologiczne, a bardzo mocno obciążone tabu, bardzo mocno obciążone takim butem moralnym, że to grzech, że nie wiem, ręka ci uschnie, obrośnie włosami, będziesz miał rękę jak goryl, pójdziesz do piekła, mama się tak się martwi, jak ty tak robisz. Zachowania masturbacyjne są w dużej mierze fizjologiczne i naturalne. Jest taki rodzaj tych zachowań masturbacyjnych, który
przy ogromnym napięciu i te pierwsze są ok. Te drugie są trochę bardziej niepokojące, ponieważ świadczą o ogromnym napięciu dziecka, które bywa związane na przykład z sytuacją w rodzinie, na przykład z napięciami między rodzicami, z chorobą, z utratą pracy, z takim rodzajem poddenerwowania. Wiecie o tym, że dziecko jest najsłabszym ogniwem systemu, w związku z czym jak coś w systemie nie działa, to zwykle skupia się to w tym dziecku. I bardzo często zachowania masturbacyjne są przejawem tego napięcia, które doświadcza dziecko. I wtedy, w cudzysłowie, wina nie jest po stronie dziecka, czy praca nie jest po stronie dziecka, ona jest po stronie rodziców, żeby po pierwsze zobaczyć to, a po drugie poszukać przyczyn i popatrzeć w swoją stronę. I niepokojący rzeczywiście rodzaj masturbacji, który odsyłałby nas do specjalistów, to jest taka masturbacja instrumentalna, która krzywdzi. Czyli to, że dziecko tak bardzo się stymuluje, że robi sobie krzywdę, że dochodzi do otarć, dochodzi do, nie wiem, krwawień, do zadrapań, rozdarć. I to wtedy rzeczywiście warto udać się tutaj do specjalisty, ale to, że ktoś trzyma rękę w majtkach, nie jest przekraczaniem norm. Rozumiem, że to może nas zawstydzać, tak? Szczególnie jak to robi, nie wiem, u cioci albo w kościele, że to może nam, Boże, co tu się dzieje, ale to nie jest coś, to nie świadczy o jakiejś niewłaściwości w tym, jakie jest nasze dziecko. To dobrze, żebyśmy to wiedzieli. To jest duży temat. Jak ktoś chciałby go zgłębić, to ja na pewno na którymś tygodniu eksperckim o tym mówiłam. I na pewno to jest w grupie Spełnieni Rodzice, na pewno tam jest to umieszczone, nagranie z tego jest umieszczone i też jest kawałek tego w naszym dużym kursie o rozwoju seksualności. Okej, tutaj widzę w zapowiedzi, która była wysłana na profil, jak otwarcie o seksie z dzieckiem. No przede wszystkim mieć otwartość w sobie. No o tym mówiłam też na początku. Jeśli mamy rodzaj trudności, jeśli mamy rodzaj trudnych doświadczeń, jakieś krzywdy, skrzywdzenia, to tym się trzeba zająć. Nie wiem, czy na początku, czy w trakcie, czy równocześnie, ale to można przepracować. Pewnych rzeczy nie da się cofnąć, ale da się je uporządkować, a jak będą uporządkowane, to łatwiej będzie nam rozmawiać o nich z naszymi dziećmi. To jakoś dobrze, żebyście też wiedzieli o tym. I otwartość to jest gwarancja relacji, gwarancja sukcesu. Wtedy dziecko też rozpoznaje, że my mówimy prawdę. Jak pozbyć się mitów na temat seksualności? Przede wszystkim je sobie uświadomić. Mamy ich dziesiątki. Właściwie spotkanie mogło być kolejne poświęcone mitom na temat seksualności, na temat roli kobiety, roli mężczyzny, co może kobieta. Jak bardzo to nam obciąża myślenie, przeżywanie, doświadczanie seksualności i tego, czym wypełniamy nasze dzieci. Bo pamiętajcie, jeśli my mówimy im coś innego niż czujemy, to one czują, że coś tu nie gra. Tak? Więc to warto wiedzieć o tym, że zresztą doskonale wiecie, że dzieci są idealnymi radarami naszej szczerości i naszej emocjonalności, również naszych napięć. One to wyczuwają, łapią. Więc warto sobie z tego zdawać sprawę. Jaki wpływ na rozwój seksualności Twojego dziecka ma Twoje własne doświadczenie? To mam nadzieję, że to właśnie powiedziałam. Kluczowy, gruntowny, zasadniczy. Oczywiście, że nie jest taki, jakby to powiedzieć, definiujący ostatecznie, tak, że każdy ma swoją drogę, nasze dzieci też mają swoją drogę do przejścia, ale no, można też tu powiedzieć, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, tak, no to mamy dużo do zrobienia tutaj w każdym etapie rozwoju naszego dziecka. To nie jest tak, że jak nasze dziecko ma 8 lat, to pozamiatane. To nawet nie jest tak, że jak ma 13, to pozamiatane. Nie wiem, jak to jest, jak ma 17, czy to nadal nie jest pozamiatane, ale zawsze jest to taka przestrzeń do stanięcia przed nim i powiedzenia: słuchaj stary, chyba przespałam jakiś kawałek naszego wspólnego bycia. Jak jestem gotowa do rozmowy, jeżeli tylko będziesz chciał, jestem tutaj, czekam. No, taki rodzaj przyznania się trochę i otwarcia tutaj na te kwestie. Ale teraz o czym chciałam Wam powiedzieć w tej sytuacji?
Dodam jeszcze dygresyjnie, jeśli macie pytania, to je zadawajcie teraz. Jest szansa na to, że zdążę jeszcze odpowiedzieć, bo już czuję gorący oddech czasu na plecach. A ja idę teraz do starszych. Nawet jak jesteście rodzicami tylko małych, będziecie rodzicami starszych. Na szczęście wszystkich nas to czeka. To jest super, tak myślę sobie. Więc jak ktoś tu jest rodzicem nastolatka, no to pewne rzeczy mu się już nie wrócą. Ale jak jesteście rodzicem przedszkolaka, szkolniaka, no to wszystko przed Wami, tak? Czyli teraz na co Wy możecie zwrócić uwagę? Zaczynamy widzieć tutaj, w przypadku naszego dorastającego dziecka, taki rodzaj podwójności tutaj, takiego rozdwojenia, że przestajemy patrzeć na nie jak na tylko dziecko, a zaczynamy być z nim jak z partnerem. Nie oburzajcie się, że z trzylatkiem się nie jest jak z partnerem. Jest się inaczej niż z trzynastolatkiem, inaczej. Więc warto tutaj zwrócić uwagę na to, że powoli wchodzę w taki czas, kiedy moje dziecko zaczyna być naprawdę kimś osobnym, samodzielnym, i moim zadaniem jest zaciekawić się jego światem. Mogą się pojawiać sytuacje krępujące. Na przykład masturbacja trzynastolatka. To jest zupełnie inne działanie niż masturbacja czterolatka, która nie jest czynnością seksualną, tak jak Wam mówiłam, tylko jest taką trochę poznawczą, odprężającą. W przypadku trzynastolatka możemy mieć już do czynienia z masturbacją, która jest czynnością seksualną. No i jeśli nie mamy zasady, że pukamy do pokoju nastolatka i czekamy, aż usłyszymy proszę, to jak mamy taki coś, pukamy i wchodzimy, przecież pukałam, i wchodzimy na krępującą nas sytuację, no to warto wiedzieć, że już się nie wbiega tak do pokoju nastolatka, że wycofujemy się czym prędzej, a potem przepraszamy, że tak wpadliśmy. Jeśli chcesz pogadać o tym, to chętnie o tym pogadam. I tyle. I nie umoralniamy. Oczywiście, jeśli chcecie o tym porozmawiać, to spróbujcie to zrobić na warunkach dziecka, żeby go nie zawstydzać, tak? Żeby mu nie robić, nie wiem, kotła takiego, że wpadamy i robimy kocioł. Spróbujcie to zrobić na warunkach dziecka, tak? Często rodzice mają tutaj w tym czasie taki lęk przed seksualnością dziecka. Jakbyśmy tak nie widzimy, tak? Nie, to jest ciągle ta sama Basia, Krysia czy Staś. Nie, on penisa? Nie. Moje dziecko nie ma penisa, tak? Ja w ogóle nie dostrzegam tej sfery w swoim dziecku. No to zobaczcie, mam jakiś rodzaj wykluczenia tutaj, jakiegoś to jest takie diagnostyczne. Mam jakiś problem w myśleniu o tej seksualności naszego dziecka. Ono zaczyna być bardzo seksualne, tak? Ono zaczyna dorastać, dojrzewać. To są też tutaj takie bardzo wątpliwe sytuacje. Warto się im przyjrzeć. Córeczki tatusia i synka mamusi. Takie sytuacje, kiedy nastolatka ładuje się na kolana tacie. I są to takie sytuacje, kiedy czasem wiemy, że jest okej, a czasem czujemy, że coś nie gra tutaj z poziomu rodzica. Warto się temu przyjrzeć, tak? To są takie sytuacje, kto z kim śpi. Często opowiadam tą historię, kiedy słyszałam o tym, że syn za piątkę czy za szóstkę z fizyki w nagrodę mógł spać z mamą. Wiecie, kiedy jest fizyka w szkole, w siódmej, ósmej klasie, czyli to jest dziecko, które ma 14-15 lat. W nagrodę może spać z mamą, która ile może mieć lat wtedy? 30 parę. Bardzo specyficzna nagroda, tak? Trudno nie myśleć o tym, że jest to jakiś rodzaj przekroczenia ze strony rodzica. Warto na to zwrócić uwagę. Mamy doświadczenie takich prac terapeutycznych, gdzie bardzo, zresztą badania o tym świadczą, że bardzo wiele naszych dzieci doświadcza naruszeń w obszarze sfery seksualnej, fizyczności, ze strony najbliższych, więc warto tutaj mieć to na uwadze. Co możesz robić z nastolatkami? Możesz z nimi rozmawiać o tym, czego słuchają, o tym, czym się inspirują i dlaczego, o tym, co myślą, że ktoś z kimś chodzi, co myślą o kimś, z kim one chodzą, dlaczego warto z kimś chodzić,
czego potrzebujemy od kogoś, z kim chodzimy, jaki jest mój wzór, ideał mężczyzny, jaki jest mój ideał kobiety, z kim ja chciałbym być, czego ja szukam u kobiety, jak traktuję kobiet i tak dalej, i tak dalej. Możecie być autentycznie zaciekawieni, niekoniecznie przychodzić i z poziomu rodzicielskiej mądrości nauczać. Tak wolno, tak nie wolno. To się nigdy nie obroni. Znaczy to się słabo broni, o tak. Taki rodzaj rodzicielskiego moralizowania. Więc rozmawiać. Myślę sobie, że słabo się sprawdzają rozmowy pod tytułem właśnie tak jak mówiłam, chodź synu, ja ci teraz opowiem o tym. Albo chodź córko, porozmawiamy teraz o, nie wiem, o bezpiecznym seksie. Taki rodzaj pogadanek. Znacznie lepiej sprawdzają się takie rozmowy w tak zwanym życiu. W trakcie obierania jabłek czy ziemniaków, czy jazdy rowerem, czy nie wiem, dialogu messengerowego, tak? Znacznie lepiej. One są wtedy znacznie bardziej naturalne i trochę takie zakodowane w sposób dziecka. Coś, co warto omówić, ustalić z mężem, partnerem, to są pierwsze razy, czyli pierwsze golenie, zakup akcesoriów do golenia. Pierwsze polucje. Nie chodzi o to, żeby ukrywać majtki gdzieś tam w koszu na brudy, ale żeby mieć takie coś, aha, zaczęło się. Czyli zaczynam wchodzić w bycie dorosłym facetem. Czyli jakiś rodzaj ucieszenia się, omówienia tego w męskim gronie na przykład. Poświętowania nawet, może nie właśnie takiego omówienia, no to tam sobie teraz poglądamy, nie? Ale takiego zauważenia, że to się zadziało. Co robimy z pierwszymi miesiączkami? Czy to jest, o, no to ci się teraz zaczęło, kolejne 30 lat z głowy. Czy robimy Dzień Kobiet? Czy robimy, nie wiem, babski dzień, babski wyjazd, wyjście do restauracji, kwiaty? Czy robimy, nie wiem, kupujemy ciuchy, czy idziemy do kosmetyczki, czy idziemy, nie wiem, na włosy, że ktoś nam robi, albo na pazury, albo na coś, co lubimy razem robić, po to, żeby pokazać tej naszej córce, że właśnie wchodzi w krąg kobiet. Bardzo konkretnie. Przecież wszystkie wiemy, że pierwsza, że miesiączka to nie jest coś, co nas z reguły uskrzydla, tak? Że to jest coś często, co nas utrudza. W związku z tym ten pierwszy akt, ta pierwsza sytuacja, ona powinna być czymś, co osłodzi ten rodzaj trudu, tak? I to warto te rytuały w rodzinie przećwiczyć, ćwiczyć, przeżywać, doświadczać po to, żeby potem można było o tym wspominać, po to, żeby to nie było tak, że kogoś zaskakuje miesiączka i nie zdążyła, bardzo zależy mi, aby właśnie mąż kupił kwiaty moim córkom. Kasiu, czy mu o tym powiedziałaś? Bo to, że nam zależy, to jest jedna rzecz, ale to, czy mąż wie, że tak ma zrobić, to jest druga rzecz, tak? Ale to jest świetny pomysł, świetny pomysł. Pierwsze staniki, jakie kupujemy, czy to, że rosną mi piersi, jest krępujące, czy to sprawia, że zaczynam wchodzić w ten taki nastoletni przygarb, żeby ukryć te piersi, bo nie wiem, co mam z nimi zrobić. Cześć Monika, ciebie też dobrze widzieć. Kiedy zaczną miesiąc. Tak, tak, ja rozumiem, Kasia, że o to chodziło. Że to są rzeczy, którymi możemy pokazywać, że seksualność to jest coś bardzo cennego. I że jako rodzice chcemy przy tym być, przy naszych starszych dzieciach, bo przy młodszych jesteśmy w naturalny sposób. Ale przy starszych może się zdarzyć, że z powodu naszej niezręczności, takiego właśnie skrępowania, one zostaną same i my zostaniemy z tym sami. Ja myślę, że nikt by tego nie chciał, tak? Pierwsza wizyta u ginekologa. Warto sprawdzić, co mówią ginekolodzy na ten temat, kiedy. Warto przygotować dziewczynę, córkę na to. Warto opowiedzieć, jak to będzie. I tutaj też jest cały taki kawałek naszych osobistych lęków i doświadczeń, tak? Jak my mieliśmy pierwsze wizyty, jak nas potraktowano, czy trafiliśmy na fajnych lekarzy, czy wręcz przeciwnie. I zadbać o to, żeby nasze córki miały to lepiej niż my za pierwszym razem, tak? I coś, co można zrobić z nastolatkiem, to dostarczać wiedzy obiektywnej. To jest bardzo trudne też w takich sytuacjach,
jak to powiedzieć, takich, kiedy na to są nałożone standardy moralne, bo my możemy wybierać jakiś sposób życia, jakąś ścieżkę, jakieś decyzje, ale i jakby zachęcać i wychowywać dzieci do tego, żeby podejmowały takie, a nie inne decyzje, ale wiedzę powinniśmy im dostarczyć naukową. Czyli jeśli sami jej nie mamy, albo nie wiemy, czy mamy ją dobrą, to powinniśmy się umówić z jakimś specjalistą i albo nauczyć się jej, albo pójść tam razem z dzieckiem, żebyśmy się mogli razem nauczyć. No cóż, wydaje mi się, że tak dobiegłam do końca. Tak jak myślałam na początku, że to jest taki temat, że właściwie czego się nie dotkniesz, to jest o czym mówić, tak? Że to jest taki temat, który nie ma końca. I on naprawdę, jak popatrzycie sobie teraz, jak wyjdziecie z tego live'u, to pójdźcie sobie do lustra i popatrzcie sobie na siebie. Jak dacie radę, to popatrzcie na siebie w całości, bez ubrań i pomyślcie, za co się kochacie. Za co kochacie siebie, co w sobie lubicie. Zastanówcie się, czy siebie kochacie. Bo od odpowiedzi, Kasia mówi, jak dobrze się ciebie słucha. Miło bardzo. Bo od odpowiedzi na to pytanie, czy siebie kochacie lub jak bardzo siebie kochacie, będzie zależało to, jak będziecie mówić o tym dzieciom. To jest... mam ciarki, jak o tym myślę. Od tego, jak przeżywamy nasze ciało i seksualność, zależy mnóstwo w naszym życiu. Mnóstwo. Więc zależałoby mi na tym, żeby wasze dzieci i wy, żebyście przeżywali to jak najlepiej tylko się da. Kończymy już powolutku, bo za 5 minut na Spełnionych Rodzicach Gosia Dudzińska zaczyna swój tydzień ekspercki. To jest kobieta petarda, to jest ktoś, kogo uwielbiam bardzo mocno, więc jak macie więcej czasu, to zachęcam was do przekierowania się tam. A jeśli macie jeszcze sekundkę, to poproszę was o to, żebyście spróbowali napisać mi, z czym kończycie. Tak? Co sobie zabieracie z tego spotkania, to spróbuję jeszcze coś sobie wrzucić dla was, co sobie zabieracie z tego spotkania, w czym się utwierdziliście, w czym się przekonaliście, czym się zdziwiliście, co było dla was ciekawe, co myślicie w ogóle o tej tematyce. I niezmiennie zapraszam na nasz kurs na www.kuzniki.com.pl. Za chwilkę wrzucę link w komentarzu tego filmu. I cóż, powodzenia! Życzę wam, żebyście się bardzo lubili. Żebyście lubili swoje fałdki, swoje zmarszczki, swoje pupy, swoje piersi, swoje rozmiary, swoją wagę. Ponieważ jak się tak polubicie, to pokażecie swoim dzieciom, że ciało jest okej. To znaczy, że cała ich istota jest okej. To piękne. Bardzo wam dziękuję. Do zobaczenia gdzieś po drodze, do usłyszenia. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.